Jesień. Widok z lotu ptaka na skansen w Zubrzycy. Plansza. Napisy i znaki graficzne. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Orawski Park Etnograficzny Zubrzyca Górna, Małopolska. Pojawia się okładka rocznika orawskiego. Tom 12. Mówi Dominika Wachałowicz-Kiersztyn. W tle półki pełne książek. Dzień dobry Państwu. Z nieukrywaną przyjemnością chciałabym Państwu przedstawić kolejny tom rocznika orawskiego. Tom 12. Świeżutki, niedawno wydany. Mamy grudzień, kilka dni po otrzymaniu egzemplarzy właśnie naszego czasopisma. Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do sięgnięcia właśnie po ten najnowszy numer, bo w nim mamy bogactwo treści z różnych dziedzin nauki i mamy nauki humanistyczne i mamy oczywiście nauki ścisłe, przyrodnicze, techniczne. Dla każdego więc będzie coś innego, coś do poczytania, coś interesującego. Wszystko dzieje się wokół Orawy, jest związane z Orawą, ale też z regionami sąsiednimi, więc mamy zagadnienia historyczne i historyczno-artystyczne. Mamy zagadnienia etnologiczne, muzeologiczne, zagadnienia typowo regionalne, opowieści przyrodnika, geografa i hydrotechnika i ostatni rozdział wieńczący dzieło mamy na orawskiej pogródce z zawojańskich chodnickach. Właśnie tu mamy trochę o działalności i zubrzyckiego skansenu i zaprzyjaźnionych instytucji, więc jeszcze raz serdecznie polecam, sięgnijcie po ten numer, bo naprawdę warto. Jeszcze raz mówię, 25 artykułów na ponad 350 stronach. I od razu w tym miejscu chciałam podziękować i Ministerstwu Kultury, i oczywiście Zarządowi Województwa Małopolskiego za wsparcie tej naszej inicjatywy wydania rocznika orawskiego, bo dzięki temu wsparciu rocznik zachowuje ciągłość. Istnieje i wiele osób zainteresowanych sprawami regionalnymi może właśnie po tą pozycję sięgnąć. Także serdecznie dziękuję i zachęcam Państwa do lektury. Na półce stoją kolejne tomy rocznika orawskiego. Napis. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego.